Jedziemy z ciągiem dalszym. Dobra? Powinno się szybko wgrać. Tak, w prawym górnym jest ładowanko. I te cringe'o wstawki na szczęście musimy... Możemy przewinąć ekstra. Więc tak, ja w wolnej chwili zainstaluję grę na moim laptopie, więc zostawiam ją w wersji na Steama. Nie chcę depma. Nie ma tragedii. Trudno. Że jakaś muzyka się przebiła przez ustawienia. Nie, no to DMC, a to jak będą chcieli cię dojechać, to ci dojadą. Dobry wieczór, Night City. Moimi gośćmi są przewodniczący kongregacji kościoła Eliasza Ostatniego Oswobodzenia. Zapomniałam. Znajoma netranerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam ci na miarę na nią. Szczęść Bogu naszemu. Napisz Krzysztofowi, żeby zrobił telewizory w windach Star Citizena. Są w niektórych już. Piękna gospodyni programu Chipping, poświęconemu tematyce cyberszczepu. Jak leci, kochanie, w porządku? Nie narzekam, Zini. Co jest z tobą nie tak? A, no to co? Oho, dałem rozmawiaj. Jak leci? Zawsze może być gorzej. Okej. Brama znowu się popsuła. Trzeci raz. Uwaga, czy zrobimy dobry uczynek? Chyba próbują na nas przerobić. A co? Nie zrobimy. Rozmawiam sobie z dozorcą. I co, bra, jak to jest, że on przyjeżdża i ma mieszkanie od razu? To jest najbardziej nierealistyczne. Normalny człowiek przyjeżdża do nowego miasta i pracuje 50 lat na mieszkanie, a gość przyjeżdża do miasta i ma mieszkanie. Czy to wytłumaczone będzie później? Bo to jest pierwsze psujące immersję... Że było w pokazówce? To jest po roku. Pół roku minęło? I pół roku zrobił na mieszkanie? I za Gekona kupili. Okej, dobra, nie czytałem tego, dziękuję. Że mieszkanie dla młodych. No tak czy tak nierealistyczne. No dobra, no okej. Gekon Plus. To się odbija moje życie w tym? No okej. A to nie jest biedackie mieszkanie. Okej, to jest to, co było w garecie, tak? No spoko, mam 46 tych. Zadanie zaktualizowane, połóż się spać. Że nie klikaj szybko na broń, dlaczego? Że telewizor można sprzedać? To jest telewizor? Co to nie jest telewizorem, z tego co rozumiem? Stare szelki taktyczne. Fotoradary były? Nie, eurodolary. Chyba zostały, nie będziesz kradł ze swojego mieszkania, tak? Dobrze rozumiem? Że... nie. Teraz tak, w tym też się odbija wszystko, nie? Bo to są kafelki, które ktoś umył. Dobra. Jakbym miał łóżko... to mogę... Bolszewik wódka... niegazowana... Co tam blindeń są maniacy? Ciało jest wszystkim. Maxwell's Rehab. Okej. Dobra, te się wyłączają. Co nie było zepsute i się nie dało wyłączyć. No dobra, to. No to idziemy w tym bogackim mieszkaniu. Co on wyjął oczy? A nie, dobra.
nie śpi na poduszce. Że wsadza sobie w pupę, tak. Jak ktoś pyta o czarne paznokcie są efektem tego, że się przeklikałem na szybko przez edytor postaci. Buenos dias, senor V. Przeszkadzam? Wyspałeś się? Bo oberwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. No okej. Kim ty jesteś? Cześć, Fi. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Czyli co, na razie czekamy, aż się rozkręci, tak? Bo na razie nie wiemy, o co chodzi w sumie. Czyli o nic nie chodzi na razie, tak? Jesteśmy biedakiem. Pewnie się okaże, że jesteśmy pociągiem jakiegoś tego. Z tym Dragonbornem. Jeszcze jedno. Chciałem spisać twarzą w twarz. Wpadnie do mnie. Okej. Okay. A ty kim jesteś? Czego chcesz? Popatrzeć. Jaką ci rękę zrobili? Moment. Okej. Okay. Czekam na kogoś. Spoko, spoko. Ale chodzi dużo lepiej niż Watch Dogsy. Chociaż w sumie nie odpaliłem ich na 380. Ale na 2,80 się cięły mocno. W tym momencie zagadka, muszę dojechać tam, a jestem tu. Teraz tak, mówiłem, że bieganie mi się podoba, mi się bardzo podoba. Sprawiłem sobie bota do sparingu. Trener Fred. Właśnie spuścił mi łomot. Chętnie bym zobaczył, jak sobie poradzi z tobą. No jak? Wściekłe pięści welem. Ej, chwila! Ale w sumie... Skąd go masz? Skąd go wytrzasnąłeś, Fred? A wiesz... Przymokał się do mnie na ulicy, miał takie piękne, smutne oczy, to przygarnąłem, nie? Dobre rzeczy. Miały być te super mordy, ale... Były te... Kupiłem okazyjnie, znajomy mi go trochę podrasował. No i jest. To zwykłe otwieranie mordy, bez emocji. Czy wiem, że nie w każdej postaci to zrobią, reklamowali jako ten, a robot tak, wszystko okej? Okay? Jak leci? Nie będziesz oglądać meczu? Bo zaraz się zaczyna. Leon versus Hernandez? To nie dla niego. To bokser idealny. Czy da radę tą broń się nie zabijać? Wydaje mi się, że nie. Moment, już zrobimy. Sekundę, zapisuję grę. Można. Spróbujmy. Miękko na nogach. Głowa cały czas w ruchu. Prawdy? Tak się będziemy bawić? Masz tam, chłopaku, umiesz przywalić. Chcesz, to cię mogę ustawić walki, na tym można zrobić grube baksy. Grube baksy, ale teraz są już eurobaksy, a nie baksy. A sam się boksujesz? Można jeszcze... Można go przytulić od razu? Sam też boksujesz? Już nie. Zbyt wiele razy w łeb dostałem. Refleks już nie ten, co kiedyś. Są na to sposoby. Perenzików załatwiłby sprawy. Wolę wydawać kasę na co innego. Kiedyś trzeba zacząć korzystać z życia. No i ten. Mówisz coś o walkach. Widzę cię na ringu. Masz dobry instynkt. Masz pazur. Możesz daleko zajść. Zwłaszcza jeśli cię nawszczepiasz. Te walki
One nie są legalne, ale za to bardzo dochodowe. Nie, lip-sync jest, tej postaci jest straszny. Dla nas obu. Ja dostaję niewielki procencik od twojej wygranej. Wiesz, jako twój agent, ty zgarniesz resztę. Brzmi fair. Tak jak mówiłem, dobre instynkty. Walki odbywają się w różnych miejscach w mieście. Wygrasz, no, wściekłe pieściwane. Ustalasz wysokość zakładu, napierdalasz się, jak wygrasz, zgarniesz kasę. Jeśli uda ci się pokonać wszystkich, wtedy dostajesz szansę, żeby walczyć w wielkim finale, jasne? Czekaj, że po angielsku działa dużo lepiej. A zaraz do tego wrócimy. Aha, tyle, że na razie nie ma mowy, żeby wyjechać z Watson, więc zacznijmy walki w Kabuki. Wierzę w ciebie, Lee. Pokaż temu miastu, na co się stało. Absolutnie nie mam nic do tego, jak to się nazywa, głosów. Natomiast, w sensie absolutnie, no wiem jak jest. Ale ten lip-sync miał być jakiś super hiper, bo zainwestowali w jakieś złożone algorytmy do tego. I polski wypada, i to miało być niezależne od języku, tak? Ty mi powiedz, to was wzięli do tego projektu braindance'owego, nie mnie. Czekaj. Udaj się na walkę w Kabuki. Moment, zanim się przełączyła misja główna. A misją główną w tym momencie miało być spotkanie się z... J jest jak dziennik. Są główne, poboczne. Spotkamy się z Jackiem Pawłem II na razie. Czy długo już gram? To jest dokładnie ten moment, kiedy skończyłem. Druga poprawka. Bardzo spoko chodzi. Tylko, że to jest przegięty komp, dlatego zainstaluję potem na kompie dla dziecka, dobra? Bo jestem bardzo ciekaw, jak to chodzi na sprzęcie, który jest mimo wszystko wysokiej jakości, ale słabszy. Podobają mi się odbicia. Zobaczymy, co dalej. Jak? Czy warto jest 200 zł? 200? Nie wiem. No ja wydałem, bo już zacząłem grać. 45, 46. Pokaż mi te spluwy. Tylko tyle? Pokaż swoje spluwy, powinno być. Ty, nie rozumiem teraz, co mam zrobić? Miałem odebrać broń. No ta się świeci, ale nie świeci się za zero. Zaraz, ta się świeci za zero, tak? Karabin snajperski. To ja nie rozumiem tego interfejsu, powiem szczerze. Może moja to żółty wy... No ta ma żółty wyśnik, tak, ale... Okej, okay, chyba przeskoczyła. Dobra, ale wziąłem sobie pałkę. Bo rozumiem, że pałka nieśmiercionośny. Są te rozróżnienia, które mnie interesują. Nóż jest do oblizywania i to słabe. I teraz tak, co znaczy reputacja? Że mamy zbyt małą? Tak. Jest jednoręczna pałka. Za 600 zł. No mamy chyba coś całkiem sporo. Tylko pytanie, czy nie znajdziemy lepszej broni walcząc z ludzikami. Dobra, na razie to wystarczy chyba. Chociaż no pałka... 22 fizyczne. Pistolet zadaje 10... widzimy, 20-25. Nóż zadaje 39. Żeby złe broń posprzedawać. Spokojnie, gramy szkołą Golluma, zobaczymy, jak to się dzieje. Ikoniczny przedmiot. Okej. Okay. Piękne dzięki. Wielkie dzięki, nie? Może gdzieś tak mówię, ale... Spotkaj się z Jackiem. To było tworzenie postaci. Tak, to jest bez znaczenia. Możesz tam zrobić... To są najsmutniejsze edytory postaci, gdzie nic nie zmienia, no. Mówię, jakby było tak, że zrobisz
brzydkiego człowieka i akurat dzieci płaczą na ulicy na twój widok. To by było coś, tak? Ale tutaj możesz zrobić brzydkiego człowieka, a to nawet chyba jest ciężko. I... Organizatorzy przewidują liczne atrakcje między... Jakiegoś razu wybrałem, tego najmniejszego, tak jest w większej rzeczywistości. Ale myślałem, że to będzie płynna regulacja, tam się wybiera jeden z trzech modeli i tyle. Czy próbowałem nagle łazić po mieście? Jeszcze nie. Czy nie przydała ci płynność? Jest 60 wbrew pozorom, to nie jest tragedia. Jest dobra synchronizacja, więc u was chyba rwie, to jest najgorsze. U mnie chodzi bardzo płynnie. No. Chcesz pogadać o wczoraj? Wszystko jest w raporcie. Tak, czytałem. A to ten Nahon. Tylko jakoś nie ma tam słowa o tym, że kazałem ci stamtąd spierdalać. Nie, to nie jest ten Nahon. A ty nic. Klaska z milicji. Kurwa, ten psychol był jak chodzący czołg. Czemu tak głupio ryzykowałaś? W takich przypadkach wzywamy Max, tak? Cywile byli zagrożeni. Miałam stać i patrzeć, jak ich rozwala. W porównaniu z Maxtakiem wszyscy jesteśmy cywilami. Jak nam dadzą takie wyposażenie jak im, proszę bardzo, zgrywaj bohaterkę. A na razie słuchaj, co mówi i się nie wychylaj, jasne? Nie mogę im nic zrobić niestety, nie mogę im wejść w mózg. Janna Jakolewa. Zdopalacze bojowe. Tylko to są bagliniarze, dlatego widzę ich na tym, tak? Na minimapie. Na czym on siedzi? A. No tak. To jest antygrawitacyjny. Czego? Szczep do siedzenia. Halo, przepraszam, ktoś panu zrobił dowcip. Jest odwrócony Star Citizen. Star Citizenie stoją na krzesłach. A tutaj siedzą na powietrzu. Kroniki kryminalne. Kontrakty. Że RTX psuje bardzo, jeśli chodzi o to. Mówimy o czym? Mówimy o... Nie śpieszyłeś się, co mało? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Dalej. Nie, ja nie... Skończyłeś? I możemy lecieć do Reapera. Co tam jesz? Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie rzeczy. Lubię to jednak, że... Z... Dlaczego tu nie lubię? Makaron jest, mięso jest, a jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby prawie jak u mamy Wells. Prawie. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fixera. Co? Słabo? To jest ten cały... Pont Smith, nie? Dexter Deshawn. Powiedz mi o nim coś więcej, bo pewnie wiesz sporo. Ostatnie 2 lata było o nim cicho. Chyba zrobił sobie krótkie wakacje od pracy. 2 lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosy. Ważne, że teraz wraca i szuka nowej ekipy. Znalazł nas. No to co, szukamy Cili? A jak to załatwiłeś? Mówisz poważnie? Jak udało ci się tu ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. T-Bug go zna. Od słowa do słowa mówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu mnie nie polubił. Tak, jasne, Jackie. No dobra, dawaj, co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się.
Samochodów nie ma. Chyba, że tu zakazany ruch. Ja mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bug? T-Bug z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. To świetnie. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Nie, ale spoko. Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fixer trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby Fixer dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz, interesy. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. No, dzięki. Dzięki, Jackie. Doceniam. Aha. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? A znowu z nim jeszcze, okej. Dlatego było pusto, żeby skrypty z samochodu nie miały problemów. No dobra. No to co? Co tak ekran szarpie? To jest wina... Jedź powoli. Z duplikowania ekranu. To jest wina Windowsa, mi się wydaje, cały czas. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwija. W tej ogromnej inwestycji szacuje się na około 20 milionów euro dolarów. W budżecie zostały uwzględnione bariery broniące przed atakami nomadów. Jest jasno, nie? I to już wszystko w tym wydaniu wiadomości lokalnych. Jest tak jasno, że nic nie widzę, jak jadę. Zapraszam na informacje ze świata. Nie mogę. Tak, poprawcie mnie. Powiedziałem. Są kierunkowskazy, mam pierwszeństwo. No już. Nie przepuścił mnie tam oczywiście. Tylko podjechaliśmy. Chyba tu, tak? Twoje sprawy z Wiktorem, to wpadnie. Gdzie on? Zaraz, coś przez spałem. On wysiadał z samochodu? Dobra. Bo wyszedł nagle, dobra. Ale nie jesteście panami swych wspomnień. Albo tym oczy wasze nie należą. Co tak na nie gadasz? Moja znajoma kiedyś tu pracowała. Zaraz, myślę, ty kim jesteś? Funkcjonalna. Hej, Vi. Wiktor już na ciebie czeka. Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania. Wyglądasz na zadowolonego. Ja zawsze jestem zadowolony. Tak się lepiej żyje. Ale szykuje się nam nowa robota. Od gościa z Afterlife. To będzie niebezpieczne. Nie martw się, malutka. Jesteśmy kuloodporni. Miał przełączyć kusami. A podobno to ja bujam w obłokach. Ej, ziemia do Wi. Ej, wszędzie RTX-y. A, kogoś kota. Myślałem, że... To są te brzydkie koty z Egiptu, tak?
zmęczony, bardzo zmęczony. To jest ta misja z Mateuszem, tak. Niebezpieczna, inwazyjna procedura. I tylko specjalista musi to zrobić. I jest kilka klinik. Okej. Okay. Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze cię widzieć. Też ciebie też. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Sprzęgu. Bezcenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Nie. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deshawn. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Tak, cały czas coś popierduje. Zobaczymy. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. No to... Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter Deshawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deshawn? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Wiktor, oddam ci po robocie. Serio, zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Dziękuję, pan Wiktor. Szukam ray tracingu jeszcze. O. Zapraszam na foto. Wiedźmin, nie? Wszystkich się okrada i się nie pyta. Tak? Nie jest pan zły, że pana okradłem. Tak? Oddam po robocie. Optyka Kiroshi. Najlepsze, co mam. W sam raz na tę okazję. Kiroshi, będzie mi skądś na oczy będą. Czytam wszystkie czaty, tam Kawarowski chcesz. Podpinaj się. Kiroshi. To naprawdę dobry sprzęt? Wiktor, Kiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Powiedziałem, że oddam ci kasę, ale... Ale wiesz, no, to droga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wrócił z tej roboty żywy. Inaczej jak oddasz mi pieniądze? Okej. Okay. Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Wszczepy to biomechaniczne zamienniki różnych części ciała. Aha. I dzięki implementacjom możesz uzyskać nadludzkie zdolności. Nadludzkie! Instalowanie wszczepów to inwazyjny proces. Może być wykonywany tylko przez specjalistów. Okej, okay, tego jeszcze nie czytaliśmy, ale dobrze, mogłem to ominąć. Okej, okay, tu są najciekawsze wszczepy, ale widzę, że gra to omija. Mamy tak, do oczu kora czołowa. Da się obracać ludzika? Układ immunologiczny? Czyli żeby się nie zarazić wirusem z Chin. Układ krwionośny? Okej. Okay. Nerwowy? Żeby cię nie drętwiało nic. Skóra? System operacyjny? Ciekawe, na czym chodzi. Ręce, ramiona, nogi? Zobaczmy, czy to jest fajne, no. Optyka Kiroshi. Wzmacnia wzrok. Puste miejsce na aplikację wszczepu. Okej. Okay. Ceniony i popularny zestaw. Okej. Okay. Jest bliskim, że sprzedawca wciska najdroższy model, jaki ma. No właśnie. Jakie mam bebechy? Za mocne. Odpalimy później, potem zrobię przerwę, zainstaluję na laptopie i tak dalej. Dobra, sprawdzę, co z tym dźwiękiem jeszcze. No
dobra. Tym myszkiem sam się nie da operować za bardzo. Zrobiliśmy. Jeszcze coś tu, rozumiem, do łapki. Chcieliśmy grip, tak? Koprocesor balistyczny. Domyślam się, że to będzie coś w stylu strzelanie z odbiciem. Może będziemy mogli trafić z załomu, tak? Jakieś tam science fiction. No hej. I system bym zmienił na Linuxa, ale... Ale... Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce. A oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych. Zmieniliśmy całe oko przecież. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Są tam jestem gotów. Zwali rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Włóż tu swoją pierwszoligową rękę. Rękę. A powiedz co u ciebie. A u ciebie co słychać? Wiesz, w sumie to co zawsze. I bardzo mi to odpowiada. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto, z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I co się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta. Właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? No, spoko, nic. Nic nie czuję. Jest jak zawsze. Wiesz, Wiktor, że to nie jest mój pierwszy wszczep. Nie musisz mnie sprawdzać. Mhm. Ale jak dostaniesz wylewu albo porażenia nerwu, to już nie będziesz taki spokojny, co? Taka spokojna. No właśnie. Na moment oślepniesz, bez obaw. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i takich tam. Czy to głos Wesemira? Nie wiem. Nie pamiętam już zupełnie. To Wesemir w waszym świecie? Rozpoznajcie? Jak ci się to widzi? Wszystko gra? Okej, chyba. A, jest świetnie. No to pięknie. Pora na... O, zwaty usuwało. Skanowanie NPC-ów, szczepów, zarzucielnych informacji. Jestem netrunnerem już. Kurde, boję się, że jest trochę Wiedźminowo. Czy nie mamy wpływu na postać? Jesteśmy mago, wojowniko, czaro... klerykiem od razu. Kamer. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Okej. Czy to są potwory z Wiedźmina? Jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Marcin gra teraz w to 100? A ty co z wirusem? Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Zaprzeć opcję, bo nie ma znaczenia co kliknę i czy w ogóle kliknę. W tej misji pewnie nie, to dniowa misja. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Co to? Ogólnie rzecz biorąc... Podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji wszczepu. No to dobra, jesteś zwycięzcą.
Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. No dzięki, pan Mateusz. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Garda, durniu! Co? No dalej! A, oglądasz film. Lewym ustawiaj akcję, lewym prostym! Stary gada do telewizora. Analiza. Czy tak, spłacić dług Wiktorka. No możemy iść tak, w misje główne. Myślę, czy tego czatu gdzieś nie dać, chyba w prawym nic się nie dzieje, nie? Jakby co, ta gra, nie uważam, że chodzi super, ale nie wiem, to po prostu porównać. Jest tak, która jest? 18. Myślę, czy jeszcze zrobić jedną, dobra, zrobimy tą misję z tym. Zrobimy misję z Janem Pawłem 2077. Bo coś tam Daryja chyba. No chyba, że najpierw mu oddamy. To jest do krwi. To są same walki. Chyba, że oddamy Mateuszowi od razu. Aha, i teraz tak. To jest najciekawsze w sumie. Pasywne. Strzelasz z karabinu, daje obrażenia większe o 35%. Broń biała. Czy broń biała to jest pałka? Miejmy nadzieję, że tak. Bo będziemy chcieli wszystkich, nikogo nie zabić. Teraz tak, jak tu się przemieszczać? To jest poziom 6 refleks, więc nie wygląda to źle, tylko że wszystkie umiejętności... One są bardzo wiedźmińskie. Z tego co widzę. Tak, jest jakiś taki game changer. Zwiększają 7% procent brakujący, krwawienie zwiększa, szanse na to. Poszedłem w refleks. Tak, sprawdziłem teraz refleks, potem w opanowanie. Prędkość ruchu do szkolenia zwiększa 30. I chyba zaraz. Postępy. Jeden jest punkt atutu. Podczas skrojenia twoje broń z tymi zajmują wrażenie więcej. Okej, to jest spoko. To jest game changerowa umiejętność. Noże zadają więcej obrażeń. Oszamiające. Oszamiają wroga. Czysta robota. Od razu podnoszenie ludzika. Nie jest źle chyba. Zobaczymy. I że wszczepy u Mateusza są game changerami. Okej, czy dobra, czy nie jest tak źle, tak? Bo to jest to. I teraz gdzie jest ludzik? Ludzik i nas interesowały... No właśnie, co nas interesowało? Teraz dziennik. Crafting. Tak? Jak wajdzenie, z tego nie będziemy korzystać. Ekwipunek. Mogę mu temu zmienić tą mordę, jak mi się znudzi? Ciekawe. Mapa. Postać. Zaraz. A gdzie są wszczepy? Zaraz. Może w budowie ciała jest walka wręcz. No pięknie. A tu są jakieś wszczepy. Dobra. Plecak, okej, statystyki. Obrażenia krytyczne. No i 2 godziny już nie oddany będzie. Jestem nomadą, tak?
bo to jest klasa nie nomad, tylko nomada. Jest tak, reputacja ogólna. Czy to jest ok? Reputacja to jest po prostu poziom. Nie, jest poziom i reputacja. To jest ciekawe. Czyli wszczepy są w ekwipunku. Okej. Dobra, zobaczymy, co się wiedziało. Żeby zmienić broń jeszcze. Zmienić brońkę, co? Nie będziemy z niej strzelać. Będziemy walczyć wręcz i uczciwie męczyć ludziki. Jest lepsza. Ale jeszcze tylko tak, bo przy tym był problem. Dobra, stąd się da wybrać od razu w ekwipunek wszczep. I tak, dodamy broń oczywiście. Stary ogląda. To my dyplom weźmiemy. Waga ciężka. W boksie. Aha, jeszcze spod V jest drugie skanowanie, tak? V? Pogubiłem się już. Dobra, dojdziemy do tego. Że wyłączyć V-Sync. V-Sync jest włączony niestety cały czas. To jest chowaj. Tylko jest problem natury rozdzielania sygnału dla Windowsa. Możemy zaraz coś... To wszystko okej? Okay? Jest jak jest, tyle w temacie. Okej. Dobra, ja wydałem, że niby spłacam długo, ale tak naprawdę... Tak naprawdę chciałem pójść w stronę... Zrobimy tą główną misję i tyle. Tylko teraz tak? Nie rozumiem tak, czy to będzie misja? Czy po prostu muszę przynieść hajs? Kurde. Bo nie wiem, zobaczymy później. Bo brzmi jak ryzyko średnie, że to jest ten. A, zróbmy jeszcze główną i zobaczymy, jak się rozkręci. Mieszkaniec NC. Anfisa Belusowa, cywile. Nie istnieje rejestrowane. Okej, okay, cienie RTX-owe od ludzika. Porozmawiaj, a nie można go odszczepnąć. I po co to wszystko? Naprawdę. Cokolwiek robisz, nie warto. A dobra, tak chciałem muszę porozmawiać z Wiktorem, tak? Jezu, dobra, przepraszam, bo się mieszało, że to jest ta misja. Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już je nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. A, że to może być Bóg, tak? Dobrze, że Misty ci pomaga. I że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Że to jest Bóg. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Jak w ogóle idą interesy? Dobrze, że Misty... Jesteś... No dobra, to w takim razie... Skoro mamy Buga... No to... Kiedy ten Bóg się zresetuje? Zmieniliśmy cel? Żeby wczytać. Jest Bóg taki, że mamy miasto snów i mamy porozmawiać... Tak, bo my to zrobiliśmy przecież, zadanie główne. Wygadaliśmy z Wiktorem. Ale teraz wskazuje gdzieś indziej. Jezu, już nie wiem, co tu się dzieje teraz. Nie no, prowadzi mnie do Wiktora, tak? Tak.
Ale... Co? Ostatnio gdzieś tu zajechaliśmy tą bryką. Albo to było tu, albo tu, albo tu. Ale nie ma tego cygana. Że V przytrzymać. Wezwanie pojazdu. Może wczytaj, ale zrobiłem... Dobra, pójdziemy jeszcze poszukamy, bo zrobiłem save'y, tak? Więc rozumiem, że autosave to może naprawić, ale... przestrzeni osobistej! Naprawdę myślicie, że ci, którzy sprzedają wam oczy, powstrzymują się od pokusy podglądania się? On siedział tu, tutaj, tutaj na tą babę, czy gdzieś indziej? No nic. Czy serio postać przenika z NPC-ów? Chyba nie, chyba tylko w wizjach, tak? Moment. Kto to napisał, że przenika przez NPC-ów? Nie przenika, ale teraz tak, czytaj stan gry. Automatyczny zapis. Straciłem 6 minut mojego życia plus 10. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. No właśnie, teraz muszę tak podpierdzielić dyplom. Garda, durniu! I coś ty jeszcze mówiłem mu ukraść. No dalej! Lewym ustawię akcję, lewym prostym! Ale nie jesteśmy! Dziwnie, coś jest nie tak z czakrą twojego serca, słoneczko. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcinków. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Dobra, wyjdźmy z tego tutoriala. Co w końcu. Tak na nie gapisz? Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Oczy wasze nie należą do was. Okej, wiem jak to czy może raczej... Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxtag. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? No właśnie, nieśmiercionośne spowalenie, haki, niektóre broni, granaty MYP, modyfikacje broni zmieniające na obrażenia. Ty, okej, okay, dobra, czyli będzie można strzelać gumowymi pociskami. To może być okej. Okay. Czy gra chodzi? Tak, chodzi na 405. Ona nie chodzi dobrze wcale. Jakby co. Jezu Chryste! Mam mało tych pamięci cyberdeku. Zablokowano mi wszystko. Jezu, nie, przepraszam. Boże, Jezu, co mi się zaczęło strzelać? Sorry, wczytam stan gry. Automatyczny zapis. Nie wiem, czemu zaczęło strzelać.
Przepraszam. Ej, mam kilka dziwnych problemów. Przestało działać kucanie z przełączeniem. Okej, okay, nie wiem dlaczego. A! Dzięki. Dobra. Pogadam z nim. Mam delikatną sprawę, wiem, dlatego dzwonię do ciebie. O tym już, Regina. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, okay, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, okay, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Że C nie działa. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką. Nie chcę wam zbyt mocno wciskać tego C, ale... część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Że odłączyłem sterowanie. Nie, zmieniłem C. Działo. Przed chwilą przewijałem rozmowę. Tak, teraz C działa jak kontynuacja. Tylko coś się chyba zbugowało. I musiałem zmienić sterowanie domyślne, żeby kusać z przełącz. A właśnie chyba widzę, że... damy na domyślne. Dzięki, kto to napisał? Niga, dziękuję. Ja chciałem tam pomóc tym ludziom. Zobaczymy, czy to jest bardzo randomowe. Dziecko! Wyluzuj, chcecie tylko obadać, okej? Okay? WTF z tym dzieckiem. Jak ono urośnie, jak ma wszczepy, które się gną. Okej, okay, teraz nie rozumiem się. Czekaj, bo nie wiem jak się... Nie chcę się... Co, będziemy trochę testować, dobra? O właśnie, dobra, miałem złą broń wybraną. Mam na szczęście tutaj w zapis. Mam nadzieję, że zadziałało. Czy nie oddałem co będę jadł? Nie, dobrze mi zrobi trochę odchudzanie, okej? Okay? Z tego co widzę, bardzo niebezpiecznym momentem jest to, kiedy gra wgrywa grę i zapisuje. Bo widzę, że to się mogą dziać dziwne rzeczy w tym momencie. Chcę tylko sprawdzić ten moment, od czego zależy. Że babka mnie zobaczyła. Jemu możemy naruszyć protokół na przykład. Nie, zaraz. Co teraz oglądam? Dane. Zepsuty samochód. Musimy BDE9. Ja wiem, czym polega ta minigierka. No ale... Czy to nie miało sensu? Tylko jestem ciekaw, od czego zależy to, kiedy mogę za nim się zakraść i załatwić.
czy to na HDD, SSD, wszystko. Wszystko na najwyższym. Tak, tutaj logika, tam w sumie Sharpin mówi słusznie. Tak, policja jest trochę dalej, nie reaguje. Czy można pewnie jakoś w lore wytłumaczyć, że... Czy gram na kompie? Na kompie. Zaraz będę, zrobię teraz przerwę po tym i... W sumie chyba zaraz zrobię przerwę. Tak jeszcze myślę, co możemy z tej sytuacji wyciągnąć tutaj. Tak, mamy walczące gangi. To jest tak. Myślałem, że przechwyciłem granat. To było spoko. Restart optyki. Czy tak, rozumiem, że cierpię, bo... Zaraz, nie wiem trochę, jak teraz zeskanować, kim on jest. Tiger Claws. Poszukiwanie w Night City, wandalizm w terenie korporacyjnym, ma odporności, wrażliwość na ogień. Rzek jeden zostanie go obóz. No zobaczmy, czy oni sobie cokolwiek robią, tak? Nad czym tak myślę? Jak? Nie, sprawdzam, co tu się będzie działo, tak? W sensie, czy oni się skrzywdzą. Na przykład widzisz, ludzik się przewrócił. No ale nic się mu nie stało, widzisz, tak? Z tego, co rozumiem, to są paski... Nie, są paski zdrowia nad tym? A, bo dobra. Wyjdziemy takie same widzę. To nie będzie najskuteczniejsza forma. To są policjanci, spążyłem policji. Nie, dobra, to ciekawe mi, jak te mechaniki, co tu możemy zrobić, nie? Rozumiem, że on po prostu był zbyt wysokiego poziomu, żeby go... utegować, tak? Jak hakuje, naciśnij Z. Nie, już patrzę, moment. Ale to jest przełącz. To wciskam to Z. Co daje Z? Bo nie rozumiem. Z tylko przełącza mi tam kilka opcji, tak? Włączamy... Jeszcze raz, jesteśmy tutaj, podbiegamy do samochodu. No i Z to jest przełączanie hakowanie, tak? To nic nie daje. O co chodziło z tym? Że RPG nie chce, nie chcę ich zabijać, się o to chodzi. Chcę zobaczyć, co mogę z tej sytuacji wyciągnąć. Jest tak, ranga przestępstwa w gwiazdkach, poszukiwanie, doplecze bojowe. Tylko nie wiem, jak ocenić. Co te piktogramy nad nim znaczą? Boję się, że to jest zbyt wcześnie. Jest tak, zmień cel. Aha, że możemy... To znak konsolowy. Odbiornik telewizyjny. Możemy go zhakować i odwrócić uwagę. Że F. Ale o czym mówicie F? F to jest wykonaj, tak? Tylko nie mogę, bo brakuje mi wolnej pamięci, tak? O co wam chodzi? Od niej coś tam pisze, spamuje. Nie wiem, co mu ten... Jak mam perki, to mogę... Tak, to wiemy, że możemy ich tutaj odpowiednio ogarniać, tak? Tylko pytanie... Ogłuszenie... Czemu naruszenie protokołu jest zablokowane u tego ludzika? Że jestem za słaby. Rozumiem, tylko chcę odczytać, żeby wiedzieć to na podstawie interfejsu po prostu. Nie mogę ich obezwładnić, bo są w walce. Dobra, okej, Dunowski wytłumaczył. Czyli jak jesteś w walce, to nie można go obezwładnić.
co jest po H? Pomoc. Dodatkowy interfejs. No to widzisz, no użyj haka, by odwrócić uwagę przeciwników, bo są takie, że lewym się strzela. No jest, na razie nic nie zrobimy w takim razie. Dobra, tutaj zrobimy małe cięcie. Tak, w sumie nic nie wyszło z tego odcinka, ale cyku, cyku.